Witam i zapraszam do drugiego filmu dotyczącego centralnego twierdzenia granicznego w statystyce matematycznej 3. W rachunku prawdopodobieństwa, zależy kto jak ma na uczelni to mm, klasyfikowane. Jeżeli mamy zadanie, że waga pudełka, jednego pudełka z czekoladkami ma wagę i jest powiedziane, na przykład 14 gram z odchyleniem standardowym 2, i wiemy, że z hurtowni pobrano 121 takich pudełek i mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że łączna waga tych pudełek będzie w przedziale od do, czyli od. Do, to w tym momencie możemy skorzystać z twierdzenia centralnego granicznego o tym, że suma, ilość tam zmiennych losowych, jeżeli ma się zawierać w jakimś określonym przedziale, to można ją zastandaryzować. Chodzi o to, że tu wpisujemy tą sumę, którą chcę zestandaryzować, czyli wagę 1661 e, na przykład gram. N to jest u nas liczba tych próbek, jakie wzięli, wzięliśmy do badania. E od X to jest wartość oczekiwana w rozkładzie już tym naszym e, ogólnym e, w populacji generalnej, z którego pochodzi e, dana próbka i to jest 14, odchylenie standardowe to 2 i razy pierwiastek z wielkości próby, czyli ze 121. Jeżeli my mamy dwie wartości w między którymi musi się zawierać x jako nasza łączna waga tych pudełek. To w tym momencie muszę policzyć u1 i u2, dokładnie z tego samego wzoru, gdzie raz standaryzujemy lewy początek, jakby początek tego przedziału. E w którym ma się zawierać łączna waga, ale też i koniec tego przedziału, w którym ma się zawierać ta łączna waga. Gdy e, podstawimy do tego wzoru tutaj i tutaj, zmieniając tylko tą liczbę sumy x i między którymi musi się zawierać nasza e, łączna liczba pudełek, to widać, że nasze prawdopodobieństwo, że suma tych 121 pudełek z czekoladkami musi być między 1661 a 1738, możemy po kolei zapisać, że jest to prawdopodobieństwo, że nasza zmienna losowa x. Już inna jest między minus 1,5 a 2, bo 161 przeliczyliśmy na 1,5, a 1738 przeliczyliśmy na 2. Dalej już możemy postępować jak w typowej standaryzacji i w ogóle w takich typowych naszych zadankach czyli liczę, że to jest dystrybuanta od górnej wartości minus dystrybuanta od dolnej wartości. Jeżeli ja już wiem, że zarówno jak i dolna, jak i ta górna e, granica posiadają typowo już rozkład normalny, bo do tego tym centralnym twierdzeniem granicznym doprowadziliśmy, to można otrzymać już y, z tablic y, wartość dystrybuanty od jednej wartości i od drugiej wartości. Wartość dystrybuanty od u równego 2, to w tym momencie szukamy u równy 2. Tak? I 0 części setnych, czyli 0,977. Jeżeli teraz powrócimy, mamy ten wynik. Jeżeli teraz potrzebuję od u równego minus 1,5, a moje tablice posiadają wartości tylko dla dodatnich wartości dystrybułanty, to szukamy najpierw od dodatniej wersji tej liczby, czyli od 1,5. Od 1,5 to jest 0,933. I e, żeby mieć od minus 1,5, liczę 1 minus 0,933. W tym momencie otrzymuję ten wynik, i sama już występująca różnica stanowi prawdopodobieństwo, że łączna waga tych 121 pudełek będzie się zawierała między tym, a tym krańcem przedziału, oczywiście w gramach. Czyli możemy powiedzieć, że na 91% łączna waga tych pudełek czekoladek będzie się zawierała między 1661 a 1738 gram. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować w sprawie swoich zadań, możecie pisać od razu na adres mailowy zadania projektymałpow.pl. Tam od razu załączajcie swoje zadania, z którymi macie problem. Gdy będę miała możliwość, jak najbardziej się z Wami skontaktuję. Filmy, które ja nagrywam... Jak najbardziej możecie komentować, lajkować, zadawać po prostu do nich pytania. Co jest Wam potrzebne, to wykorzystujcie. Playlisty wszystkie podzielone są według przedmiotów. Jeżeli coś potrzebujecie, przejrzyjcie po prostu playlisty. One będą się w miarę moich możliwości czasowych poszerzały. Jest to fajny sposób na przekazywanie wiedzy, i e, pamiętajcie o jednym: że przejrzenie takiego pojedynczego, jednego filmu nie gwarantuje Wam, że od razu rozumiecie dane zagadnienie, a tym bardziej, że zdacie czy to egzamin, czy kolokwium. Trzeba jak najwięcej samodzielnie liczyć. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów.